Ciąg AN jest określony wzorem AN równa się 2N kwadrat plus 2N dla N-ów większych bądź równych 1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej. Pierwsza rzecz, jaką będziemy musieli zrobić, żeby udowodnić to zadanie, to zapisać sobie jakoś dwa kolejne wyrazy ciągu AN. Nie możemy wybrać dwóch konkretnych, szczególnych wyrazów ciągu AN, które będą kolejne, na przykład wyrazu pierwszego i drugiego, no bo wtedy udowodnilibyśmy to zadanie tylko dla tych dwóch konkretnych wyrazów ciągu AN, a musimy wykazać je dla wszystkich takich dwóch kolejnych wyrazów ciągu. Czyli krótko mówiąc, musimy sobie zapisać te dwa kolejne wyrazy ciągu AN za pomocą literek. Na przykład za pomocą literki K możemy zapisać ten pierwszy wyraz AK i kolejny wyraz, że to będzie K plus pierwszy wyraz. No to wtedy będą dwa kolejne wyrazy ciągu AN. Dla dowolnego K, napiszmy sobie i K, należy do liczb naturalnych. Jakąkolwiek liczbę naturalną dodatnią nie weźmiemy, no to tutaj otrzymamy wtedy dwa kolejne wyrazy ciągu AN. Na przykład dla K równego 10 będziemy mieli wyraz 10 i 11. No i teraz udowodnimy, że ta własność zachodzi dla dowolnego k. W tym celu na początku musimy sobie wypisać wzory wyrazu k tego i k plus pierwszego. Napiszmy, że ak to się równa, no i przypisujemy ten sam wzór, co tutaj był na an, tylko z podstawionym pod n literką k, czyli będzie 2k kwadrat plus jeszcze 2k. No i teraz tak samo wypisujemy wzór na wyraz ak plus pierwszy, to się równa. Podstawiamy w miejsce n k plus 1, czyli tu będzie k plus 1 do kwadratu, plus jeszcze dwa razy i pod tego n tak samo k plus 1. Możemy sobie jeszcze uprościć ten wzór. Podnieśmy od razu do kwadratu ten nawias. W nawiasie wzorem skróconego mnożenia otrzymujemy kwadrat takiej sumy. To będzie k kwadrat plus podwojony iloczyn, czyli 2k, plus 1 do kwadratu, czyli plus 1. Plus dalej możemy wymnożyć to, będzie 2k plus 2 razy 1, 2. No i jeszcze dalej uprośćmy, mamy tutaj 2k kwadrat, 2 razy 2k to będzie plus 4k i 2 razy 1 to będzie plus 2, plus dalej 2k i jeszcze plus to 2, to się równa. No i jeszcze uprośćmy, zostaje nam wyrażenie z kwadratem tylko jedno, 2k kwadrat, a tutaj mamy 4k plus 2k. To jest łącznie plus 6k i 2 plus 2 to daje plus 4. Czyli mamy już wyliczony taki ładny wzór na ak plus 1, mamy wzór na ak, no to możemy obliczyć sumę tych dwóch kolejnych wyrazów w ciągu an. Napiszmy sobie, że ak plus 1 to się równa, no i podstawiamy pod ak 2k kwadrat plus 2k plus k plus pierwszy wyraz, czyli to, co tu sobie wyliczyliśmy, 2k kwadrat plus 6k plus 4. No i sumujemy, upraszczamy maksymalnie to wyrażenie, 2k kwadrat plus 2k kwadrat to będzie 4k kwadrat, dalej mamy plus 2k plus 6k, to będzie łącznie plus 8k i jeszcze mamy plus 4. Możemy z tego wyrażenia na pewno wyciągnąć przed nawias czwórkę. Napiszmy sobie 4, a w nawiasie będzie wtedy k kwadrat plus 2k plus 1. No i teraz łatwo widać, że ten nawias możemy wzorem skróconego mnożenia zwinąć w taki kwadrat, jak był w tym miejscu, k plus 1 do kwadratu, tak jak tu liczyliśmy, wyszło nam dokładnie tyle, co mamy w tym nawiasie. Czyli możemy zapisać to tak, może nawet zamiast czwórki, od razu zapiszę, że czwórka to jest to samo co 2 do kwadratu i teraz ten nawias również tak zapiszę, że to jest k plus 1 do kwadratu. Czyli mamy tutaj tak naprawdę iloczyn dwóch kwadratów. Napiszmy sobie, że to się równa 2 razy nawias k plus 1 i całość podnosimy do kwadratu. Teraz jeszcze możemy sobie wymnożyć to 2 razy k i 2 razy 1, żeby tak mniej skomplikowanie wyglądał ten nawias, czyli będziemy mieli w nawiasie 2k plus 2, no i cały nawias do kwadratu. No i w zasadzie zakończyliśmy dowód tego zadania, bo pokazaliśmy, że suma
dwóch kolejnych wyrazów ciągu an jest kwadratem jakiejś liczby naturalnej. Możemy tutaj napisać jeszcze i k należy do liczb naturalnych, to to wyrażenie, które mamy tutaj w nawiasie, czyli 2k plus 2, także należy do liczb naturalnych. Czyli mamy kwadrat jakiejś liczby naturalnej, no i w ten sposób kończymy dowód tego zadania.